Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś, z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej, o prawdziwym jej zwycięzcy, generale Tadeuszu Rozwadowskim. To on, szef sztabu Wojska Polskiego, a nie Józef Piłsudski, opracował plan zwycięskiej bitwy i on dowodził, podczas kiedy Piłsudski de facto od 12 do sierpnia do 18 sierpnia był nieobecny przy walce, a w końcówce wyznaczył sobie jako naczelnemu wodzowi fragmentaryczny odcinek walki, w której powodzenie nie wierzył. Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski był jednym z najlepiej, jeżeli nie najlepiej wykształconych i dowodzących polskich wojskowych w całej historii Polski. Był uważany przez Niemców i Austriaków za najlepszego generała I wojny światowej. Był konstruktorem, wynalazcą wojskowym, świetnym strategiem, człowiekiem, który wynajdował coraz to nowe zastosowania dla artylerii, dla wojsk pancernych. Gdyby nie przedwczesna śmierć w wieku 62 lat w 1928 roku, prawdopodobnie w tej śmierci miał swój udział Józef Piłsudski. Prawdopodobnie było to drugie morderstwo na jego zlecenie. Pierwszym było, jak Państwo wiecie z mojego poprzedniego materiału, zabójstwo generała Włodzimierza Zagórskiego. W każdym razie generał Tadeusz Jordan Rozwadowski był w 1918 roku szefem sztabu Wojska Polskiego odrodzonej Polski. To nie jest prawda, że Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku, kiedy Józef Piłsudski wrócił do twierdzy, z twierdzy, z więzienia w twierdzy w Magdeburgu do Warszawy. Wówczas tylko tak naprawdę objął władzę, objął ją z rąk Rady Regencyjnej, która tak naprawdę odzyskała dla Polski niepodległość wiele tygodni wcześniej, ogłosiła ją zresztą, ale przede wszystkim przygotowała to odzyskanie niepodległości wielomiesięczną pracą. To nie był jeden dzień, to były po prostu miesiące żmudnej pracy odzyskiwania, ustanawiania polskiej administracji, a także też polskiego wojska, które już wówczas istniało. I Niemcy strasznie bali się generała Tadeusza Rozwadowskiego. Jednym z wymagań, o tym będę mówił z okazji rocznic odzyskania niepodległości, ale jednym z wymogów, które nałożono na Piłsudskiego, było usunięcie Rozwadowskiego, co zresztą było na rękę Piłsudskiemu, bo był przekonany o własnym geniuszu wojskowym, co było tyle śmieszne, że Piłsudski był zwykłym maturzystą, który pułkownikiem, czyli brygadierem, został na przysłowiowe piękne oczy, kiedy były tworzone Legiony Polskie. Legionami faktycznie dowodził inny zamordowany na jego polecenie generał, jego przełożony w wywiadzie austriackim, generał Włodzimierz Zagórski. Piłsudski tak naprawdę w Legionach, no, to był po prostu cywil, rewolucjonista, człowiek, który miał charyzmę, miał osobistą odwagę, ale na wojsku się kompletnie nie znał. Ten dramat, który skończył się bitwą o Warszawę, był właśnie efektem dyletanctwa Piłsudskiego. Ich zresztą starcie jego z Rozwadowskim miało pierwsze miejsce na przełomie 1918 i 1919 roku, kiedy Rozwadowski dotarł pod koniec listopada 1918 roku do Lwowa z odsieczą, objął dowództwo obrony miasta. I tam też płynęły właśnie rozkazy, między innymi od Piłsudskiego, że ma się wycofywać, ponieważ miasto jest skazane na upadek. Rozwadowski uznał, że lepiej zna i rozumie teren i lepiej w stanie jest oceniać swoje siły. Pozostał na miejscu, obronił miasto. Tam też został pochowany właśnie z racji swojej roli dla obrony miasta. Pierwszy, teraz oczywiście także pierwszy plan, który został stworzony, bo były dwa plany tak naprawdę. Oba były bardzo podobne co do zamysłu. Oba przygotowywał generał Tadeusz Rozwadowski
przy stworzeniu pierwszego planu o numerze 833-58 łamane na 3 brał udział Piłsudski przy korekcie tego planu i tworzeniu słynnego rozkazu numer 10 tysięcy. Numer był fikcyjny. Piłsudski już nie brał udziału, a nawet wręcz przeciwnie, był jemu przeciwny. Był przywiązany do tej pierwszej koncepcji, którą kazał ogłosić 6 sierpnia, bo to była data taka symboliczna, rocznica, czwarta rocznica wymarszu, szósta rocznica, przepraszam, wymarszu pierwszej kadrowej do boju, czyli właśnie ten słynny marsz, który skończył się, ta próba wywołania powstania na terenie Królestwa Polskiego, która pozostała bez odzewu. Józefowi Piłsudskiemu nie udało się zrobić to, do czego wynajęli go Austriacy i Niemcy, czyli nie udało się zrobić powstania w 1914 roku w Królestwie Polskim. Taka dygresja, gdyby się udało wtedy w 1914 roku zrobić to powstanie, to wtedy, drodzy Państwo, armia rosyjska nie byłaby w stanie zaatakować Prus. Prusy pokonałyby Francję i Polska nigdy nie odzyskałaby niepodległości. To tyle tytułem wkładu Piłsudskiego, bardzo inteligentnego, czyli postawienia na państwa centralne w słynnej wojnie, pierwszej wojnie światowej i tworzenie tam legionów. Można powiedzieć, że tylko mądrości Polaków zawdzięczamy to, że którzy, bo Polacy właśnie to jest ta słynna powieść, że znaczy słynna pieśń, pierwsza brygada, że żołnierze są zmęczeni pukaniem do serc i bram, no bo okiennice przed armią Piłsudskiego, przed legionami Piłsudskiemu pozostały zamknięte. Polacy nie chcieli kolejnego przegranego powstania. Po raz Jeden z pierwszych w historii Polacy właściwie reagowali na próby zagranicznego podżegania do powstań w interesie części zaborców. Ale wróćmy do Bitwy Warszawskiej. W 1920 roku Piłsudski dokonał inwazji na sowiecką część Ukrainy. To było w porozumieniu, w sojuszu z częścią Ukraińców, którzy z A tak zwanym atamanem Petlurą, którzy się zgodzili zrezygnować z Ukrainy, do której rościła sobie części tak zwana wschodnia Małopolska, w zamian za to, że Polacy pomogą ustanowić niezależną Ukrainę na pozostałym terytorium. Było to jednak o tyle błąd strategiczny w tamtym momencie, że Piłsudski nie czuł tego, że ma niezabezpieczone całe północne skrzydło. I armia bolszewicka, armia rosyjska się po prostu wycofała z Ukrainy. Polacy zajęli Kijów, natomiast w tym momencie nastąpiło przegrupowanie. No i zgodnie z przewidywaniami zawodowców, armia polska musiała uciekać błyskawicznie z zajętych terenów, no bo groziło jej okrążenie i odcięcie. Było to dla zawodowców oczywiste, ale dla Piłsudskiego, który zawodowcem nie był, no to tylko się pokusił właśnie o zdobycie, parę tygodni się pogrzał w świetle wodza, który zdobył Kijów, który wrócił na szlak chrobrego. No po prostu poczytał sobie trochę artykułu o własnym geniuszu militarnym, ale tak naprawdę to on sprowadził bolszewików pod Warszawę. Sytuacja była bardzo trudna, ale przede wszystkim nie była trudna, można powiedzieć, militarnie, ale była trudna pod względem psychologicznym, bo bardzo trudno się przestawić z takiej ucieczki przez wiele set kilometrów do tego, żeby walczyć, kontratakować. Dlatego to, co zrobił, czyli właśnie objęcie dowództwa 20 lipca 1920 roku przez stanowiska szefa sztabu, ale faktycznego dowództwa przez generała Tadeusza Rozwadowskiego, wymagało przede wszystkim ogromnej odpowiedzialności i ogromnej odporności psychicznej. Szczególnie, że Piłsudski, który łatwo wpadał w euforię, w tym momencie wpadł po prostu w panikę. Był święcie przekonany, że Polska jest zgubiona. 12 sierpnia, 6 dni po tym słynnym rozkazie, 3 dni po korekcie tego rozkazu, czyli wydaniu rozkazu z 9 sierpnia 1920 roku, rozkazu 10 tysięcy, Piłsudski podał się do dymisji i jednocześnie bardzo mocno skrytykował publicznie Rozwadowskiego, żeby podkreślić swój dystans do tego planu.
że za duże siły zostawił przy Warszawie, za małymi siłami będzie kontratakował, że to się po prostu nie może udać. Krytyka tych rozkazów najlepiej świadczyła o tym, że on po prostu nie wierzy, że nie czuje się ich autorem, że chce, żeby było zapamiętane, że był przeciwny. Oświadczył również, że w tej sytuacji udaje się do Puław, aby objąć dowództwo nad znajdującą się tam grupą uderzeniową. I to było wbrew zasadom sztuki wojennej, w której wódz naczelny przejął tylko dowództwo nad częścią wojsk. Tak jakby jednoznacznie podkreślił, że to nie jest jego plan. Natomiast tutaj takim, można powiedzieć, szczęściem, które nam bardzo pomogło, było to, że armia konna Budionego, której Tuchaczewski kazał iść praktycznie w sposób natychmiastowy na Warszawę, Budionnemu towarzyszył taki sobie komisarz polityczny, znany państwu Józef Stalin, postanowiła zdobyć Lwów. No i właśnie ta zwłoka i to, że armia ta nie pobiegła chronić tyłów wojsk Tuchaczewskiego, to przesądziło właśnie o skuteczności tego kontruderzenia. To była taka ciekawostka, to były właśnie plany opracowane przez Polaków 89 lat wcześniej przez generała Prądzyńskiego, który przygotował je podczas powstania listopadowego, podczas wojny de facto polsko-rosyjskiej w lat 1830-31. Wówczas Polacy walczyli w sposób bardzo zachowawczy, nie skorzystali z tych ofensywnych planów. Właśnie te plany po korekcie, ta znajomość sztuki wojennej przydały się właśnie Rozwadowskiemu do skonstruowania tego zwycięskiego manewru. Piłsudski wyjechał, porzucił swoje wojska, pojechał do rodziny, tam się pożegnał ze swoją kochanką, wówczas jeszcze miał żonę, ale żył z kochanką, z Aleksandrą Szczerbińską, która była tam z jego dwoma córkami. W każdym razie Piłsudski niezgodnie z umową z Rozwadowskim opóźnił uderzenie swojej grupy wojsk o jeden dzień, czym walnie przyczynił się do tego, że Rosjanom udało się unieść więcej z Warszawy niż powinni. W każdym razie dopiero od 18 sierpnia Piłsudski przejął kontrolę i robił wszystko, co mógł, aby zapomniano zarówno jego dymisję, którą złożył na ręce Witosa 12 sierpnia 1920 roku. Ta dymisja, zresztą jej treść jest znana, została wydrukowana w 1964 roku w pamiętnikach Witosa wydanych w Paryżu. Oczywiście jej oryginał zaginął po zamachu majowym, natomiast chociaż Witos nawet twierdził, że oddał tą dymisję do rąk Piłsudskiego. W każdym razie ta jego ucieczka do Puław była jednym z najbardziej wstydliwych elementów biografii Piłsudskiego. To była też jedna niestety z rzeczy, która przypieczętowała los generała Tadeusza Rozwadowskiego. No, genialnego wodza, genialnego wojskowego, wizjonera, człowieka, który tuż po zakończeniu przez Polskę serii wojen, którego pisma pokazują, że on rozumiał, że następna wojna będzie wyglądała zupełnie inaczej. Był człowiekiem, który chciał opracowywać właśnie polską szkołę wojny, walki pancernej, błyskawicznej, zupełnie innej niż do tej pory. Tego człowieka po prostu bardzo potem brakowało. A brakowało go dlatego, że w 1926 roku po zamachu majowym Piłsudski go uwięził na rok. Podobnie jak swojego szefa z wywiadu austriackiego generała Włodzimierza Zagórskiego. Rozwadowski został zwolniony do domu, ale był bardzo, bardzo chory. I to jest, drodzy Państwo, to jest taka historia bez happy endu, dlatego że
Śmierć Rozwadowskiego 18 października 1928 roku. Nawet nie pozwolono, aby zrobić sekcję zwłok generała Tadeusza Rozwadowskiego. Dlaczego? Dlaczego władze wojskowe, władze sanacyjne zakazały tej sekcji zwłok? Pułkownik dr Bolesław Szerecki, który odbył konsylium z lekarzami badającymi zwłoki generała, stwierdził, że to jest więcej niż pewne, że doszło do otrucia. Podobnie uważał włoski chirurg profesor Tadeusz Ostrowski. No i dodajmy tutaj zakaz przeprowadzania sekcji zwłok, a także rzecz, która okazała się w 1939 roku. Okazało się, że grób Tadeusza Rozwadowskiego jest pusty. Ktoś zadbał o to, aby ciało generała nie było możliwe, żeby go wydobyć i zbadać. Podejrzewano w jego wypadku otrucie arszenikiem, a to można byłoby nawet stwierdzić wiele lat później. Krótko mówiąc, autorstwo planu bitwy pod Warszawą i jej wykonanie nie ma na dzień, na dziś, nie ma wątpliwości, że to jest zasługa generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego. Jest przykre, że nie ma on żadnego porządnego pomnika w stolicy, żadnej swojej takiej dużej ulicy, jako człowiek, który faktycznie pokonał Rosjan. Należy mu się to naprawdę z wielu względów, nie tylko dlatego, że był faktycznym zwycięzcą, ale był też również takim patriotą, który przez lata do 1926 roku w ogóle nie dopominał się żadnej sławy. Dopiero w 1926 roku pod wpływem zachowania Piłsudskiego zaczął podkreślać to, że on był załamany, to, że to nie on stworzył ten plan. Dopiero widząc małość Piłsudskiego, to widząc to, w jaki sposób on próbuje wykorzystać fałszywie zdobytą legendę wielkiego wodza. W każdym razie Rozwadowski jest to wielka historyczna postać, człowiek, który w tą 102. rocznicę, wspomnijmy go mile, bo dobrze się zasłużył Polsce, a ta kradzież, która została przeprowadzona, kradzież jego zwycięstwa, jego odwagi, jego zdecydowania, jego opanowania nie powinna zostać nagrodzona. Drodzy Państwo, jeżeli Wam się podobało, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie tego materiału jak najszerzej. A Państwu polecam materiał Historia Ekspert, magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Granice Polski podminowane. Czy Rosja ma podstawy do zgłaszania roszczeń wobec Polski? Na to pytanie odpowiedział na naszych łamach oficer wywiadu, który przez wiele lat pracował na kierunku rosyjskim. Prosimy tutaj sprawdzić. Naprawdę polecam.